Cześć, to ja, Natalia, wasza ulubiona kocia behawiorystka. Witam was dzisiaj z tematem: a co jeśli chcę zostać kocim rodzicem? Jak się do tego zabrać i na co się przygotować? Po pierwsze, jeśli zamierzasz być kocim rodzicem, to ja to bardzo propsuję, kciuki w górę, bardzo się cieszę. Po drugie, cieszę się również, że zdecydowałeś się obejrzeć ten filmik, zanim weźmiesz do siebie kota, dlatego że zgromadzenie odpowiedniej wiedzy, zanim jakiś problem sobie ściągniemy na głowę, naprawdę może nas uchronić przed bardzo wieloma błędami i bardzo wieloma kłopotami. Po pierwsze, jeśli chcesz zostać kocim rodzicem, to musisz się zastanowić, czy chcesz adoptować kota ulicznego, bezdomnego, wielorasowego, wieloowocowego, jak zwał, tak zwał, czy też chcesz wziąć kota z hodowli. I tutaj mały disclaimer. Według badań, które opublikowała SPCA, czyli taka organizacja prozwierzęca w Stanach Zjednoczonych, koty rasowe stanowią jedynie 3% ogólnych adopcji kotów w Stanach Zjednoczonych. Więc z tego wynika, że to nie jest prawda, że koty rasowe jakby zabierają domy kotom bezdomnym. Po prostu koty rasowe trafiają do dosyć specyficznego odbiorcy. I ja oczywiście, jak już pewnie wiecie, jeśli mnie śledzicie, zachęcam do subskrypcji kanału, żeby nic was nie ominęło. Ja jestem opiekunką dwóch kotów rasowych. Jeden to jest kot orientalny, krótkowłosy, a drugi kotek to jest kot syberyjski. Nie mam zatem nic przeciwko braniu kotów z hodowli. Jeśli kogoś na to stać i ma taką ochotę, to czemu nie? Natomiast jedno musicie wiedzieć, to jest bardzo ważne, że wszystko to, co się mieści w tak zwanych opisach rasy, trzeba naprawdę dzielić na dwa albo i na cztery części, dlatego że koty nigdy nie były hodowane ze względu na cechy charakteru, tylko na wygląd. W ogóle pierwsze rasy zostały stworzone mniej więcej pod koniec XIX wieku, więc w tamtych czasach szczególnie koty były traktowane jako ozdoba domu, w przeciwieństwie do psów, które były hodowane dla cech charakteru, no bo psy przez wieki były, że tak powiem, zwierzętami użytkowymi wykorzystywanymi do pracy. Co z tego wynika? Otóż wynika z tego to, że tak zwane opisy rasy naprawdę są bardzo często zbiorem takich trochę pobożnych życzeń, które niekoniecznie mają stuprocentowe odzwierciedlenie w rzeczywistości. To też, jeśli myślicie nad adopcją zwierzęcia, to dobierajcie go pod kątem indywidualnych cech. Co mam tutaj na myśli? Niezależnie od tego, czy idziecie do schroniska, domu tymczasowego, czy do hodowli, zadawajcie pytania na temat konkretnego kota, albo po prostu powiedzcie prowadzącemu taką hodowlę czy schronisko, że szukacie kota, który będzie na przykład spokojny, nie będzie jakiś specjalnie ekstrawertyczny, będzie dużo spał, ponieważ wy macie taki tryb życia, że nie będziecie w stanie poświęcać mu bardzo, bardzo dużo czasu. Albo że wręcz przeciwnie, potrzebujecie kota aktywnego, odważnego, ponieważ zamierzacie z nim podróżować po całym świecie i kot lękliwy raczej sobie z czymś takim nie poradzi. Dobry hodowca oraz kompetentna osoba pracująca w jakiejś fundacji prozwierzęcej powinna naprawdę być w stanie wam dobrać zwierzę pod tego rodzaju wymagania. I wierzcie mi, że to nie jest prawda, że kocięta nie zdradzają cech charakteru, bo są jeszcze za małe. To jest nieprawda. Nawet dwutygodniowe, trzytygodniowe kociaki już pokazują i pozwalają się mniej więcej zorientować, czy one będą bardziej ekstrawertyczne, czy może bardziej ostrożne, introwertyczne. Generalnie co do zasady, im więcej pytań będziecie zadawać hodowcy czy domu tymczasowemu, tym lepiej. I po tym zresztą poznacie dobrą hodowlę, że dobry hodowca nie będzie przed wami nic zakrywał, niczego ukrywał, zatajał, nie będzie miał problemu z tym, żebyście przyjechali do hodowli, żebyście obejrzeli sobie koty, żebyście obejrzeli sobie przede wszystkim warunki, w jakie koty żyją, dlatego że na podstawie tych warunków i na podstawie podejścia hodowcy i jego wiedzy będziecie w stanie mniej więcej się zorientować, czy to jest hodowla, która jest porządna, legalna i czy kociaki mają w niej naprawdę odpowiednie warunki. Zresztą dorosłe koty też. Jeśli chodzi o domy tymczasowe i koty po przejściach, no to czasami bardzo trudno jest rzeczywiście na ich temat coś więcej powiedzieć, no bo one są często znajdywane albo gdzieś tam odratowywane z jakichś tragicznych warunków. Nie wiadomo, gdzie się urodziły, w jakim miocie i jak wyglądali ich rodzice. I z tego powodu mamy troszeczkę gorsze możliwości przewidywania, co z takiego kota wyrośnie.
i czy będzie miał na przykład jakieś problemy behawioralne, czy nie. Więc co do zasady, koty takie właśnie po przejściach jakby mogą być bardziej predestynowane do problemów behawioralnych, a kocięta z hodowli nie. Ale tak jak mówię, to jest tylko teoria, ponieważ w praktyce bywa naprawdę bardzo różnie i mi się zdarzało pomagać kociakom czy dorosłym kotom z hodowli legalnych, które też miały problemy behawioralne. Więc jakby nie zrażajcie się tym, że kot adoptowany to na pewno będzie jakiś skrzywiony, tak mówiąc potocznie, bo tak wcale nie musi być. Bardzo dużo zależy od tego oczywiście, jakie warunki stworzycie mu u siebie w domu. Chociaż oczywiście wczesna socjalizacja na etapie życia między 2. a 8. tygodniem jest oczywiście kluczowa, jeśli chodzi o rozwój charakteru, rozwój temperamentu. To, czego kot się nauczył między 2. a 8. tygodniem, zostanie z nim na zawsze i będzie jakby trudne do modyfikowania, ale oczywiście nie niemożliwe do modyfikacji. Jeśli chcecie adoptować kota, to oczywiście też zastanówcie się, czy to na pewno musi być kociak, czy to może być dorosły kot. Pamiętajcie, że kocięta są bardzo absorbujące, niemal jak dzieci. I one będą od Was wymagały bardzo dużo pracy, a dorosłe koty bardzo często już są mniej absorbujące, więcej śpią, ich charakter jest już wykrystalizowany, więc może się okazać, że wcale niekoniecznie potrzebujecie bardzo, bardzo młode zwierzę, a wręcz przeciwnie. Bardzo propsuję adoptowanie kocich seniorów, żeby dać im odpowiednią jesień życia, za którą one naprawdę są bardzo, bardzo wdzięczne. Aby się dobrze przygotować na adopcję kota, to ja naprawdę bardzo, bardzo namawiam do tego, żeby przeczytać jakąkolwiek książkę na temat kotów. To może być bardzo taka fajna lektura Jackson Galaxy Kocie Mojo, to może być trochę bardziej taka naukowa lektura, czyli John Bradshaw Zrozumieć kota. To mogą być wszystkie inne książki, na przykład Małgorzaty Biegańskiej-Hendryk z polskich autorów. Grunt, żeby naprawdę coś wiedzieć, dlatego że w społeczeństwie pokutuje jeszcze bardzo, bardzo wiele mitów na temat kotów, które bardzo często są mylące, wprowadzają w błąd i naprawdę stosowanie ich w życiu może się skończyć bardzo, bardzo źle. Oczywiście dom na przyjazd kota trzeba przygotować, trzeba kupić wyprawkę, trzeba kupić odpowiedni transporter, drapak, miseczki, jedno lub kilka legowisk do spania. Oczywiście zaopatrzyć się w odpowiedni zapas karmy. Najlepiej na początku karmić kota tym, co on jadł dotychczas w hodowli czy w domu tymczasowym, żeby nie wprowadzać zbyt wielu rewolucji. Oczywiście jest potrzebna odpowiednia kuweta ze żwirem, który najlepiej też kot już używał, jest do niego przyzwyczajony. Jeśli będziecie chcieli w tej dziedzinie dokonywać zmian, to lepiej na późniejszym etapie, po przeprowadzce, dlatego że przeprowadzka jest dla kotów zazwyczaj jednak dosyć stresującym wydarzeniem i no nie warto im dokładać jeszcze więcej stresu, tylko pozwolić, że tak powiem, zaadaptować się do nowej sytuacji i dopiero później ewentualnie wprowadzać jakieś modyfikacje. Jaki jest koszt taki startowy? No to jest oczywiście trudno oszacować, dlatego że wszystko zależy od tego, czy będziemy wybierać artykuły z wyższej półki, czy z trochę z niższej półki. Natomiast jakieś minimum zawsze jednak warto sobie ustalić, dlatego że w przypadku niektórych elementów takich kocich, szczególnie na przykład jak drapak, nie warto iść po linii najmniejszego oporu i nie warto wybierać najtańszych rzeczy, dlatego że one się po prostu szybko zniszczą i będą wymagały szybkiej zmiany, więc będziemy płacić tak naprawdę dwa razy. Podejrzewam, że jeśli chodzi o taką wyprawkę bardzo, bardzo budżetową, to zamkniemy się gdzieś w okolicach, ja wiem, 1000–1500 zł. No z wyprawką taką z wyższej półki to oczywiście będzie odpowiednio więcej. Nie polecam kupowania używanych rzeczy, dlatego że na używanych rzeczach można przenieść różne choroby, pasożyty i inne rzeczy, którymi nie chcielibyśmy poczęstować naszego nowego lokatora. Jeśli chodzi o takie poszczególne elementy wyprawki, to zachęcam do obejrzenia mojego filmu o kuwecie, o transporterze, o zabawie z kotem, bo tam jakby wgryzam się bardziej szczegółowo w każdy z tych tematów. Natomiast tutaj mówię już tylko ogólnie. Oczywiście też mam na swoim kanale recenzje różnych produktów z różnych sklepów, więc również możecie sobie tam wybrać coś dla siebie. Po przeprowadzce przygotowujemy kotu jeden pokój, w którym będzie jego taką bazą. Tam mu przygotowujemy drapak, miski, kuwetę, zostawiamy jakieś tam legowisko. Możemy wpiąć feromony do kontaktu, żeby kotek się tam jeszcze bardziej bezpiecznie czuł i go tam zostawiamy po przywiezieniu do domu. Otwieramy transporter, stawiamy go gdzieś w jakimś intymnym miejscu w tym pokoju i wychodzimy, zostawiamy kota w świętym spokoju. I co do zasady, im więcej kotu świętego spokoju będziemy dawać na samym początku tej adaptacji, tym szybciej
szybciej kot się zaadaptuje, tym szybciej stwierdzi, że jest tutaj bezpiecznie i że chce z ciekawości sobie poeksplorować, gdzie tu się on nie znalazł. Dlaczego tak jest? Dlatego, że koty lubią zmniejszać dystans na własną rękę. Im więcej damy im swobody odnośnie decydowania o samych sobie, tym więcej będą żywiły do nas zaufania, więc im mniej głaskania, im mniej dotykania, im mniej ćwierkania do takiego kota zestresowanego przeprowadzką, tym lepiej. Pamiętajcie, że adopcja kota to jest zobowiązanie na co najmniej kilkanaście lat, tak przeciętnie. Koty dzięki dobremu żywieniu, dobrej opiece weterynaryjnej żyją długo. Sasetka żyje już 17 lat ze mną i mam nadzieję, że będzie żyła jeszcze ho, ho, ho. Więc warto po prostu myśleć długofalowo o naszej relacji z kotem. Warto też zdawać sobie sprawę z tego, że kot jest totalnie innym zwierzęciem niż pies. My bardzo często wrzucamy te dwa gatunki do jednego worka pod taką etykietką zwierzę domowe, zwierzę towarzyszące i to bywa bardzo mylące, dlatego że z automatu jakby oczekujemy, że kot będzie miał zachowania psie, tymczasem nic z tych rzeczy. Pamiętajcie, że pies jest zwierzęciem społecznym, a kot nie i to ma naprawdę gigantyczne konsekwencje na zachowanie kota, na sposób nawiązywania przez niego relacji, na jego przestrzeń taką osobistą i na jego potrzeby. Koty są zwierzętami dużo bardziej niezależnymi niż psy, ale to nie oznacza, że są totalnie wyobcowane i nie potrzebują opieki człowieka. Tym bardziej jeśli są dorosłe, no to właśnie na przykład podstawową zabawą z nimi to jest zabawa w polowanie z zachowaniem łańcucha łowieckiego, a to jest w stanie zapewnić tylko człowiek, więc nawet jeśli mamy dwa koty adoptowane na samym początku w dwupaku, to one z czasem będą się coraz bardziej od siebie oddalać i coraz bardziej zmieniać w takich właśnie samotnych łowców, więc miejcie to na względzie, że koty jakby nie załatwią za nas pewnych takich opiekuńczych obowiązków. Pamiętajcie również, że koty to jest spore zobowiązanie finansowe, jak zresztą chyba każde zwierzątko domowe, a niestety z czasem to zobowiązanie finansowe jest coraz większe w związku na przykład z rosnącymi cenami, z inflacją. Naprawdę jako opiekunka dwóch kotów z przewlekłą niewydolnością nerek jestem w stanie o tym bardzo, bardzo dużo powiedzieć. I oczywiście wiadomo, że głównie podczas adopcji zwierzęcia kierujemy się miłością do zwierząt, chęcią pomocy i takimi bardzo fajnymi uczuciami, to jednak należy również pamiętać, że uczuciami nie zapłacimy rachunku u weterynarza i uczuciami nie zapłacimy za na przykład odpowiednią dla kota karmę. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, żeby zawsze kotu kupować wszystko, co jest najdroższe, ale trzeba mieć świadomość, że rzeczy, które mają odpowiednią jakość, po prostu kosztują, a jeśli będziemy na przykład na karmie oszczędzać, to potem będziemy płacić większe rachunki u weterynarza, więc tak naprawdę wcale nie zaoszczędzimy, a wręcz przeciwnie. O pieniądzach w kontekście zwierząt mało ludzi chce rozmawiać, natomiast ja uważam, że to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne, dlatego że samo danie dachu nad głową i miłości no po prostu nie wystarczy. W takim świecie żyjemy. Jeśli chcecie zostać kocimi rodzicami i czujecie się mimo wszystko jeszcze bardzo zagubieni, to ja namawiam, żebyście śledzili mój kanał, wcisnęli przycisk subskrybuj, dzięki temu żaden nowy filmik Wam nie ucieknie. Ja jestem kocią behawiorystką, więc dostarczam Wam sprawdzonej wiedzy, popartej badaniami naukowymi oraz moim własnym doświadczeniem, więc macie pewność, że tutaj dowiadujecie się tego, jak jest. Oczywiście bardzo Wam dziękuję za każde wsparcie, za komentarz, za lajka, za udostępnienie oraz przypominam, że już w ten piątek, czyli pojutrze, widzimy się na webinarze, który będzie miał miejsce na Zoomie o godzinie 19:00. Link do wydarzenia jest w opisie tego wideo. Dzięki, do zobaczenia.